31 maja odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono nowego dyrektora kołobrzeskiego szpitala. Została nim Agnieszka Ostrowska. Wczoraj jednak została z tego stanowiska odwołana. Jak mówi Janusz Gromek, w opinii zespołu, ale także i jego, nie wypełniła pokładanych nadziei w zarządzaniu tak trudną jednostką, jaką jest placówka ochrony zdrowia. W dniu wczorajszym, jeżdżąc po województwie, otrzymałem taką informację, że jest propozycja pana marszałka o odwołaniu pani dyrektor i szło o zaakceptowanie mojej decyzji, czy jestem za, czy nie. Ja zaakceptowałem oczywiście na tak. No niestety w ostatnich okresie nie mamy szczęścia do dyrektorów do naszego szpitala. Najważniejsze placówki nie tylko w mieście, ale w powiecie i w regionie. I tak, był dyrektor i nie było tego dyrektora przez 2 miesiące. Nie odczuwali tego i lekarze, i pielęgniarki, i pracownicy, i nawet pacjenci. Janusz Gromek podkreślił także, że szpital pomimo tej sytuacji znajduje się w dobrych rękach. Pełnienie obowiązków dyrektora placówki powierzono Małgorzacie Grubeckiej, dotychczasowej zastępcy dyrektora do spraw pielęgniarstwa. Zaistniała okoliczność nie wpływa na zadania związane z leczeniem i opieką nad pacjentami. Przed panią Agnieszką Ostrowską szpitalem zarządzała pani Małgorzata Grubecka, zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa, i świetnie to robił też i robi, myślę, i będzie robił pan doktor Jacek Goliński. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować za te dotychczasowe miesiące ciężkiej, fajnej pracy i życzyć im następnych miesięcy dobrej pracy, a nam wszystkim życzyć lepszego dyrektora, który do tej pory był. Informacje o dalszych decyzjach dotyczących organizacji nowego konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu będą podejmowane na bieżąco, mówi Janusz Gromek. Wierzyłem, że pani Ostrowska, patrząc na jej papiery, wypełni swoje obowiązki z należytą kompetencją i sumiennością. No niestety i my, i ja osobiście zawiedliśmy się, a brak współpracy z lekarzami i z pracownikami szpitala i ta niepewność u pacjentów nie pozwalała na dalsze utrzymywanie na pozycji pani dyrektor Ostrowskiej. Bardzo się jakby modlę o to, żeby w końcu trafić na takiego dyrektora, który pociągnie ten szpital na następne dekady.